Tak piękne widoki są w tej grze, że zapierają aż dech w piersiach. No co wspaniałego, Matrix. Świetne, świetne. W ogóle jakie to są akcje w tej grze. O, jak dym wylatuje z rur. No, to pięknie wygląda. Grafika jest wspaniała. Ale po jakim moście jadę? No to teraz powiem tak. Jedziemy na tę misję tam jakąś upolować te leki lub żywność. Kilka słów o tej grze. Według moja ocena to jest tak, 10 na 10. Wielki otwarty świat, coś w stylu, w stylu GTA, ale oczywiście w realiach wojennych jest walka z tymi, z narkotykowymi tymi gangami. O, czołg znalazłem. Helikopter już wynamierza. That witch has an uncanny ability to turn men with guns into fanatics. That's the shit that keeps me up at night. Pozdrowienia na tym filmiku oczywiście do Jaro, do Angry Grumpy, do T-Volta, do Body Tonight Francis i pozdrowienia do Shaq Ma. To jest gość wspaniały, co robi zajebiste recenzje. O, filmik mi się nawet pokazał, weźmiemy. Pokażemy tu. La Sentera, the Saint Maker. Es una chica loca. This chick is batshit crazy. Matrix, ile już masz godzin za sobą w tej grze? O, ja też trochę. Nabiłem. And went all in. El Cardinal is the light charitable. O, Cardinale! Tu nawet jest. Santera is the dark hedonism. The cartel's twisted, fucked up version of the saint. El Sueño knows a chart topper when he sees one, so he put her on. Kartel narkotykowy. Preach, mommy. What's good for Santa Muerte is fabułę good for Santa Blue. Ta gra piękną. He even built her a sanctuary deep in the heart of a w ogóle jak ktoś lubi takie klimaty, to coś do niego. Ja polecam. Wszystkim sumieniem tę grę. Warta każdej złotówki. Kupiłem dzień premiery i nie żałuję ani grosza. You want to be blessed with eternal wealth? Recruit 5 of your cousins to Santa Blanca. You want to go to heaven? Kill 10 of our enemies. It's like a ranking system for scumbags. The more you do for your cartel, oczywiście tu ta gra przedstawia pewne momenty, które się dzieją tak w realiach, na prawdziwo. Bo tak się dzieje. Is a true believer. I oczywiście ta gra jest prezentowana na PlayStation 4 Pro. Mój przyjaciel gra oczywiście na zwykłej PS4 i też mówi, że fajne. Ja tam różnicy nie widzę. Zarówno na obu konsolach jest bardzo fajnie, ale oczywiście na PS4 Pro jest wyższa rozdzielczość 4K, lepsze tekstury, lepsze filtrowanie tekstur, lepsze cienie tam trochę poprawione, no w ogóle jest trochę lepiej. W końcu to jest konsola 2,5 razy mocniejsza. O, Matrix, lecisz helikopterkiem, widzę. Ja się szykuję na Play 5, nie? O, ale Play 5 dopiero kiedy będzie, 2018. Ja powiem tak, oglądałem konferencję Sony. Co mnie urzekło, to oczywiście Days Gone, God of War, coś wspaniałego.
No oczywiście dodatek ten cały co miał być, ale to nie będzie dodatek, bo to będzie pełna gra do Uncharted. Tak samo będzie ten The Last of Us 2, świetna gra. A wracając do Days Gone, to będzie ogromny, wielki, otwarty świat. To nawet się wypowiadał ten Jarok o tym, że wspaniała gra. Klimat tak przypomina bardzo do The Last of Us. Może teraz pokażesz to tam, jaką misję masz. No dobra, no to czekaj, ja już zaznaczam na mapie i jedziemy misję, momencik. No tutaj coś mamy przed sobą, zobacz, jakiś dokument. Już, Matrix, czekaj. Tutaj można wkroczyć, wyląduje. No można. Dobra, wkraczaj. Tylko że ja mam kolejny filmik do oglądnięcia, oglądam go. Like to hear themselves talk, don't they? But as the saying goes, talk is cheap. El Cardenal knew this was true. His people were barely surviving. Poczekaj, bo już się zaraz kończy filmik. O, dźwięki są fenomenalne. Jak ktoś ma porządny zestaw głośnikowy, albo bardziej polecam, oczywiście, bardziej polecam od głośników słuchawki do konsoli, bo oczywiście pad PS4-kowy DualShock 4 ma wejście jack 3,5 mm. I gdy się włoży słuchawki z jackiem wysokiej klasy, oczywiście, są dźwięki takie, że na niespotykaną skalę. Po prostu coś wspaniałego. Tak otoczenie słychać, wszystkie kroki, wszystkie strzały, no, dźwięki natury, coś pięknego. He baptized me in the true faith. He is my counselor, my conscience. O, nawet błogosławił go kardynał tego całego Santa Blanca. No, to już zaczynamy. Czekaj, wyskakuję. Ty już poszłeś tam, nie, Matrix? Ale w ogóle jakie tu są tereny, dżungle, pustynie, śniegi, tam gdzie mocno sypie zima. Czuć ten klimat. Jest bardzo ogromny, otwarty świat. Open world. No to już ja czekam w takiej skrytce za tobą. Ja już jestem za tobą. Dobrze. Teraz dronami chyba skanujemy. No to czekaj, wejdziemy tu wyżej, ale widzę, tu jest jakaś antena. Czekaj. Ale baza. Proszę, to popatrzcie, jak to wygląda. Jak ta palemka wygląda. Tropikalna. Jakie dźwięki ptaków, jak chmury się ruszają, nawet niebo, no. Warunki pogodowe są zmienne. Deszcz pada, śnieg, jak postać idzie po błocie, to się brudzi. Ubranie, twarz, no. Takie efekty to cieszą oko, takie smaczki. Ja oczywiście uwielbiam takie detale. Wyciszamy alarm, Mateusz, bo tutaj... Ja włączam drona. Drone is airborne. No, baza jest trochę malutka, ale ją oczywiście spróbujemy przejąć. Czekaj. Wchodzimy tędy. O, tu mam już przejście. Tutaj jest gościu. Idzie, czekaj. Gościu dostał. Wezmę snajpera tamtego na wieży, proszę. Dobra, sprzątnij go. Nie trafił. Teraz się zacznij. Reanimuj mnie, Matrix, jak możesz. Dostał snajper. Oczywiście tutaj z kolegą gramy... Na poziomie ekstremalnym. Czyli tak. Lekko to nie jest. Jest bardzo wielkie wyzwanie. No, gościu mnie z zaskoczenia wziął. Dobra.
On tu strzelał jeszcze. Ty mnie osłania, ja tu wchodzę do... Dobrze, osłaniam, ja tutaj pilnuję. Dobra, idzie. Chyba, tu szybko. Wyłączam prądy, alarmy. Tutaj mamy dokumenty. Zapraszam. A, ja już idę po nie. Zapasy. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Ty bierzesz te zapasy, nie? O tak. Interesting. Found some intel on a cartel assassin. Dobra. Maybe we should help him out with a fresh round of dokumenty zbieramy do. I found the location of Santa Blanca's gold caches in Espiritu Santo. This looks like their main source of revenue. Maybe the sapper. Ja się nie mogę doczekać ten do Dalgon. A ty Matrix? No ja widziałem jak to wygląda i pewnie się najbardziej mnie rozśmieszyło jak gościu. Pokłony nawet się robił, jak zobaczysz. No, to... A pokłony to nie na daremno robił, no bo... W końcu... Gierka... Rewelacja. No, Sony ma wspaniałe ekskluzywy. Co tam jeszcze znalazłeś? Broń? Nie, no jakiś ten. No. Karabin szturmowy Kolba. Bardzo ładny. Badana kolba. Dobra, ruszamy dalej. Ej Matrix, zobacz to! Widziałem. Widziałeś co to jest? Natura tutaj jest świetna, natura. Pancernik! Dobre, nie? Dobra. Zbij się wysoko, bo będziemy robić skok ze spadochronu, pokażemy. Mam jakiś wybuch. Pokażę widoki teraz. Proszę to popatrzeć na... No, na te widoki. Coś pięknego. Normalnie można robić screenshoty jak i widokówki. Na tapety. Tak pięknie horyzont wygląda w tej grze. Wbijaj się, wbijaj. Ja wyskakuję. Ty? Wyskakuj. Lecimy. Na te bazy. Ale misja. Mój kolega tam leci, ja tu. A to już ja na wzgórzu będę cię osłaniał. Dobra. Jak ta gra wygląda? No nie fenomenalnie, naprawdę. Bajka po prostu. Maszyn, to jest połączenie MGS-a, Sprintercella, Hot Racera, GTA. Po prostu parę gierek w jednym połączone. No, tak. Na ten pomysł, które wpadło Ubisoft Montreal, wielkie brawa im za to. To jest wielka firma. Coś tam jest do ciebie. Ale tu jest baza. Ja wypuszczę to drona. Ja z tymiczkiem teraz powiem. Aaa, tu już gościu mnie... Chciał zajść, ale mu się nie udało. O, nawet świątynia jest. Kościół, taka kapliczka, fajne. Fajna sprawa. Mnie to bardzo cieszy, bo chociaż duchowe rzeczy są w tej grze też pokazane. Figury są. O, fajne. Looks like Las Enteras detail the Sicarios is living there.